Jesteśmy w pracowni tkackiej w Chrudzie, pracownia Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Jesteśmy tutaj na podsumowaniu 14. konkursu tkackiego pod tytułem Tradycja a współczesność. Tkactwo ludowe w Dolinie Bugu i Krzny. Czy w tym roku możemy powiedzieć o jakichś rekordach? Prawie że, ponieważ bardzo dużo prac wpłynęło w tym roku, szczególnie w kategorii osób dorosłych. Mamy też sporo prac w kategorii dziecięcej. Czy poprzez wasz konkurs, organizujecie już sukcesywnie któryś raz z kolei, zauważają panie organizatorzy, że moda na tkactwo powraca, na tkanie, na dzierganie, na druty? Tak, zauważyliśmy, że powraca, szczególnie jeszcze programy są takie jak Mistrz i Uczeń. Coraz bardziej tkactwo staje się popularne, starsze tkaczki przekazują swoją wiedzę następnym pokoleniom. Których prac było najwięcej? Najwięcej było prac w kategorii tkaniny wielonicielnicowe. Bo to prościej? Nie wiem, tak. Prężnie działa ośrodek chyba białostocki i tam te tkaniny, tak. Tam są najbardziej rozpowszechnione, tak? Najwięcej jest tkaczy, najwięcej jest tych pań, które przekazują właśnie wiedzę z tych tkanin wielonicielnicowych. No ale nie tylko. Nie tylko, oczywiście. Tak. Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie, bo widzę, że jest zespół specjalnie zaproszony. Jest zaproszony zespół Sołtyski z Pawłowa, ale wystąpi również zespół Zorza, zespół śpiewaczy z Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Warto wspomnieć, że konkurs nabrał już na tyle dużego splendoru, że bardzo chętnie konkurs wspierają, popierają, udzielają honorowego patronatu instytucje. Kogo możemy wymienić tym razem? Jest to powiat bialski, gmina Biała Podlaska, a patronem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Lubelskie Smakuj Życie. Na konkurs zgłosiłam tkaninę dwuosnowową, a ponadto zajmuję się jeszcze też wycinanką ludową naszą regionalną, a w okresie Wielkanocy robię palmy. Pani Małgosia przyjechała dzisiaj do Chruda, skąd? Ruchna, gmina Liw, powiat Węgrowski. Czy to dobrze, że Biała Podlaska organizuje tego typu konkursy? Oczywiście, że tak. Konkursy jak gdyby są reklamą, promocją danej twórczości. Dzięki tym konkursom ta twórczość nie zaginie. No, myślę, że nie. To trzeba po prostu kochać to, co się lubi i kultywować tradycje ze swojego regionu. Młode pokolenie jest zainteresowane tą kultywacją? To zależy w jakiej dziedzinie. Jeśli chodzi o tkaninę dwuosnowową, to też jest ciężko, chociaż ostatnio korzystam z programu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, gdzie uczę swoją sąsiadkę, nauczycielkę tej pięknej, aż zarazem trudnej techniki, gdzie ja nie mówię, żeby była taką tkaczką jak ja, no bo to przecież ileś tam lat trzeba, no i trzeba po prostu zająć się tą tkaniną, bo tkanina dwuosnowowa jest bardzo piękna, ale wymaga. Ale jest ona nauczycielką i podejrzewam, myślę, że to tkactwo jak gdyby zapoi w młodszym pokoleniu. O to mi też to chodziło. Czyli forma edukacji nauczycielki, a nauczycielka przekaże te wszystkie tą całą wiedzę najmłodszym. Tak. Brawo. A u pani to jest nadal forma pracy po godzinach, hobby, hobbystyczna, czy już bardziej nawet zawodowa? Można powiedzieć, że troszeczkę hobbystyczna, aczkolwiek i zawodowa. Obecnie jestem już emerytką, muszę powiedzieć, chociaż wcześniej też łączyłam tą pracę jak gdyby z dwuosnowówką. Tak jak powiedziałam, bo dwuosnowówka jest bardzo wymagającą tkaniną. Ja jestem, tym bardziej, że ja jestem jedną kontynuatorką dwuosnowówki, bo pracowałam kiedyś w Podlaskiej Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Cepelia i tam zapoznałam się z tą techniką w 78 roku, jak miałam 18 lat. Tak, i tak pokochałam tą tkaninę, że kocham ją do dziś i chcę, żeby ta tkanina węgrowska z naszego regionu była dalej żywa. No zobaczymy, jak to będzie jeszcze w praktyce, aczkolwiek były starania już ileś lat temu o wpis tkaniny dwuosnowowej. Na początku mieliśmy ten wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Razem połączyć z tkaniną janowską, aczkolwiek tkanina janowska chce oddzielnie, bardzo proszę, ale tkanina węgrowska została 12 października, to jest taka świeża wiadomość, wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, gdzie to jest też wyzwanie dla mnie i mojej uczennicy, bo jesteśmy
depozytariuszkami, gdzie po prostu trzeba po prostu tą tkaninę jak gdyby cały czas kultywować i tkać i na nowo pozyskiwać innych tkaczy. Studiować. Dobrze pan to określił. Czy mężczyźni by to potrafili robić? Są mężczyźni zakochani w tkaninie dwuosnowowej? Oczywiście, że tak. Nasz prezes Cepeli, pan Bogdan Skłodanowski, on pochodził prawdopodobnie, bo rodzina Skłodanowskich też tkała tkaninę dwuosnową i tam mężczyźni właśnie tkali. W powiecie wiszkowskim, to tam nad Bugiem. Także tak. Jeszcze nie jestem stracony, mogę to na emeryturze również robić. Oczywiście, że tak, to uspokaja. I co jeszcze? No trzeba troszeczkę wytężyć troszeczkę swojego umysłu. A i co jeszcze? To jest najpiękniejsza technika tkactwa. Cały czas to powtarzam, bo można w niej wyrazić siebie. To trochę jak sudoku chyba. A być może. A jeszcze co? Można to poprzez te wzory, można cały czas, technika stara, prawda, ale poprzez zastosowanie różnych wzorów można ją cały czas odnawiać na nowo, odkrywać na nowo, tak jak pan powiedział. Dziękuję za tą fajną rozmowę, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. Zaszczycone, że mogę być tu dzisiaj z wami po raz kolejny w tym pięknym miejscu, na tym szczególnym wydarzeniu. Ja rozumiem, że komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie dzisiaj, bowiem jak przyglądam się tym wszystkim pracom, które tutaj są na tej sali, to widzę w nich nie tylko dokładność, ale również pasję, którą państwo przedstawiliście w tych wszystkich pracach. Szanowni państwo, ja w imieniu starosty wielskiego pana Mariusza Filipiuka chciałem wam serdecznie pogratulować w dzisiejszym tych pięknych sukcesów. Te prace, tak jak wspomniała tutaj Agnieszka, wszystkie są przepiękne. Nie ma tutaj przegranych. Wszyscy, którzy wzięli udział w tym konkursie tkackim, są na pozycji wygrane. W związku z powyższym nie pozostaje nic innego, jak życzyć, żeby ta pasja w was nie zagasła i w przyszłych latach, żebyśmy się tutaj spotykali na terenie tego dziedzictwa naszego gminnego tkackiego w tym miejscu z dalszymi sukcesami. Dziękuję. Cieszę się bardzo, moje oczy też się cieszą, tyle pięknych prac, za którymi stoi tyle godzin ciężkiej pracy, która bez zamiłowania, bez serca na pewno by nie powstała. Najważniejsi dzisiaj goście nasi to tkacze i im wszystkim chciałam bardzo serdecznie pogratulować. Ale na pewno tej uroczystości nie byłoby, gdyby nie zaangażowanie, gdyby nie aktywność, kreatywność, to muszę podkreślić, Gminnego Ośrodka Kultury Białej Podlaskiej z panią dyrektor Agnieszką Borodiuk, z instruktorkami, które kryją w sobie wiele talentów. Uwierzcie mi państwo, ja je muszę zareklamować. Talenty kulinarne, plastyczne, muzyczne, taneczne, rękodzielnicze. Chcę wszystkim pogratulować tym, którzy biorą udział w tym konkursie, jak również życzyć, że nie tylko 14, ale 44, może więcej, taki konkurs się tutaj będzie odbywał na pewno. Będzie się odbywał dlatego, że tkacze są, że są osoby, które kontynuują te tkactwo i bardzo się cieszę, że oni tutaj są, którzy są również znani, ponieważ jako Podlaski Instytut Kultury przez wiele lat pracujemy nad tym, żeby właśnie tkactwo nie zginęło. Muszę powiedzieć, że nasze tkactwo przetrwa, ponieważ my państwu pomożemy. Czy z pomocą Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kultury i proszę państwa współpracowników Nabożeńskiego Uniwersytetu Ludowego Akademii Bialskiej przygotowujemy mapę, która pokaże trasy, gdzie są pracownie tkackie w naszym obszarze nadbużańskim. Będzie to Chród, będzie to Akademia
Bielska, gdzie już powstała izba taka związana z tkactwem. Będzie Nadbużański Uniwersytet Ludowy. Będzie również pracownia Stanisławy Kowaleckiej z Dołkogrodów. Będzie, proszę Państwa, pracownia Magdaleny Papakur z Morte. Będą do tego przygotowane specjalne pocztówki, specjalne pieczątki, specjalne zakładki do książek, żeby dzieciaki mogły podróżować i oglądać to, co powstaje w takich pracowniach terenowych tutaj w obszarze nadbużańskim. Wystawiłam swoje dwie tkaniny w tematyce wielonicielnicowej. Nie otrzymałam akurat żadnego wyróżnienia ani nagrody, ale sama obecność na tej imprezie, wydarzeniu jest bardzo ważna i myślę, że jest to ważne miejsce w Polsce, żeby nie ograniczać się, że wschodniej części, tak? Bo jest to konkurs ogólnopolski. Miała Pani szansę obserwować to, co na konkurs napłynęło. No i właśnie, jak oceniamy te dzieła, które dzisiaj oglądamy? Myślę, że jest to wysoka półka realizacji współczesnych, ale z uszanowaniem tradycji. Przeważają tradycyjna tematyka i tradycyjna technika, więc myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Dla Pani, która pracuje właśnie w temacie wzorów przemysłowych, to również domyślam się, no, ogromna moc inspiracji, ogromna wiedza tutaj, którą można podpytać wśród wykonawców. Zdecydowanie. Myślę, że badanie właśnie tego, jakie są zestawienia kolorystyczne, jakie są motywy, jakiego rodzaju wzornictwo przeważa, jest interesujące, dlatego że tutaj można powiedzieć, że spotyka się odbiorca z twórcą. I jest to ważne, bo to, co tworzymy, powinno mieć swego odbiorcę. Mówi się, że każdy twórca, który tworzy, już tworzy pod konkretnego odbiorcę, więc to zestawienie tutaj jest bardzo istotne. W temacie przemysłu, w temacie mody możemy spodziewać się tego, że coraz więcej elementów ludowych będzie wprowadzanych do naszej codzienności? Zdecydowanie. Musimy ocieplić nasze wnętrza po okresie, kiedy zachłysnęliśmy się nowoczesnością, betonem, stalą, dużą ilością szarości. Te wnętrza są zimne, a jedyne, co może je ocieplić, jest tkanina na ścianie plus dywan na podłodze. W konkursie tkackim biorę udział już trzeci raz. Dwa poprzednie lata to były wyróżnienia, w tym roku drugie miejsce, tak więc myślę, że będzie tylko lepiej. Dlaczego akurat tą działalnością się zająłeś? O, była to długa droga. W 2014 roku, w szkole podstawowej jeszcze, wstąpiłem do kółka teatralnego. Później pojechaliśmy na przegląd właśnie tych teatrów szkolnych, gdzie dostałem wyróżnienie prywatne za grę aktorską. Później, kiedy poszedłem do gimnazjum w Cieciborze Dużym, było to właśnie gimnazjum imieniem Władysława Stanisława Rejmonta, przekazano o mnie te informacje, że sprawdzam się w grze aktorskiej i wzięto mnie do przedstawienia. Byli to chłopi. I jak zaczęto zwozić te wszystkie rekwizyty, te przedmioty ludowe, stroje, tak, wtedy zainteresowała mnie ogółem kultura ludowa, co zaowocowało tym, że w 2015 roku wstąpiłem do zespołu ludowego i zacząłem się też interesować innymi pracowniami ginących zawodów w naszej gminie. I natknąłem się właśnie na pracownię tkacką, na wywiad właśnie z panią Bożenną Pawliną Maksymiuk, obecnym właśnie prezesem Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego, gdzie właśnie mówiła o tym, że perebory są już takie unikatowe i no właśnie ta unikatowość właśnie najbardziej mnie zainteresowała w tych pereborach. Przyjechałem tutaj na warsztaty tkackie w Krudzie, gdzie pani Zosia Jówko między innymi i pani Stasia Kowaleska przekazały mi tą swoją wiedzę. Właśnie tą osobą, którą dokonała największą wiedzę i wsparcie im przekazała, była pani Stasia Kowaleska, która także użyczyła mi płochy, ponieważ brakowało mi tego elementu do tkania. I właśnie skompletowałem warsztat tkacki i zacząłem tkać i dziś już trzeci raz mam przyjemność brać udział w tym konkursie. No to nasza ocena i nasza nagroda dla Ciebie taka pozakonkursowa. Jesteś wyjątkowym młodym człowiekiem. Dziękuję bardzo. Coś tak mało ty wady przyniosłam. Byście kozali rychło lecieć doleciałam. No i się woda wylała. Tu z
pokoju. No, piję do ciebie, mój nowy. A dokąd tak będzie tam woić? Przecież pytanie jak rodzina. Jo, jestem Jaćka. I piję za swojego Maćka. Dobrze. Ty, kochaniutki, nie możesz pić wódki. Jaćka, ty to godos jak co do połebka. Bo człowiek nawet nie czuje, jak mu się wirsuje. Jo, to nie piję. Ale grosz twój swatowy naleje. O, nie swatowy, ino heli. A to może byś właśnie tak zachulały. O, muzykanty!